Witam, na tym filmie postaram się omówić 5 sposobów na zarządzanie pozycją na rynku Forex, czy to z akcji i tak dalej, z czego w trzech mniej więcej bym się, w dwóch powiedzmy dwie te co tutaj mam, pierwsze i drugie to znam dobrze, bo testowałem, trzecie jakoś mi nie podeszło, czwarta pozycja czyli hedżowanie też mi nie podeszło pod mój charakter i piąta pozycja jest szalenie opłacalna, ale no nie podeszło mi to, bo trendy po prostu nie są takie, jak ja bym chciał, a kiedy już się trafia taki trend, no to mi ze statystyk wyszło, że najlepiej brać 2,5 zysku do ryzyka intraday niż 4 i tam mocno piramidować. Także za chwilę omówimy sobie 5 sposobów na zarządzanie pozycją na rynku. No i jedziemy z tym koksem na pierwszy rzut. Już tutaj pokazuję. Pierwszy będzie sposób od Cathy Lien, jeden z moich ulubionych analityczek, która na jednym ze swoich webinarów mówiła, jak ona handluje, jak otwiera pozycje, jak prowadzi i tak dalej. No i przejdźmy sobie teraz na wykres. Gdzieś tutaj mam. Ot, jest przygotowany wykres, czy raczej screen z wykresu z dzisiaj. I jak ona to robi? Na USD, jakby ona weszła. No, ona ma tam swoją oczywiście strategię Bollinger Bandsy chyba, miesza o to. Ja używam Ichimoku, więc się posłużę Ichimoku na tym przykładzie. I załóżmy, że tutaj weszliśmy, no, mamy entry. Tutaj mamy stop loss. I teraz jak robi to Cathy Lien? Ona wchodzi tutaj w jedną pozycję, znaczy się dwie pozycje otwiera, tylko na przykład ona używa 1% kapitału, przykładowo, nie? I ona to dzieli razy na dwie pozycje, czyli 0,5% kapitału, ona to dzieli na dwa razy. Czyli ma dwie pozycje, dwa trady. I tak, ona pierwszą pozycję ma ustawiony take profit na 1:1 zysku do ryzyka, a drugą pozycję, kolejne 0,5%, które tutaj zajęła na wejściu, puszcza ile się da i jak długo strategia pozwoli, czy tam, jeśli nie strategia, no to price action, czyli ruchy ceny pozwolą na utrzymanie się w trendzie i żeby zarobić jak najwięcej. Czyli z tego wychodzi, że nawet jeśli cena jej tutaj dojdzie 1:1, to ona przestawia sobie te dwie pozycje po 0,5% ze stop lossa na BEP, czyli tam plus 1 pips przykładowo, plus 1 pips i ona już się niczym nie martwi. Jeśli tutaj dojdzie, no to i tak ma plus 1 zysk do ryzyka. Jeśli cena się cofnie, no to drugie po prostu ma na break even, czyli zyskała plus 0,5% kapitału przykładowo, bo nie jestem pewien, jak ona tam sobie dzieli ten kapitał. Jeśli jednak, tak jak tutaj na tym przykładzie, wszystko poszło dalej, to tutaj ona zdobywa te właśnie 1,5% kapitału, bo miała take profit 1:1 ustawione zysku do ryzyka, a tutaj miałaby w tym momencie, dajmy na to 3 razy 0,5%, to 1,5% plus 1,5% plus te 0,5%, no to ma plus 2% kapitału, nie? Na tym przykładzie 2% kapitału, tak zarządza pozycją Cathy Lien, czyli ona wchodzi dwa razy, dzieli pozycję na dwa razy i raz ma ustawiony take profit jednej pozycji przy wejściu na 1:1, a resztę nie ma take profitu i pozwala strategii pracować i cenie, żeby wyciągnąć jak największy zysk z tego ruchu, który się pojawił na wykresie. I teraz za chwilę przechodzimy, to zamknę lepiej, przechodzimy do następnego money managementu. Następnym sposobem to jest mój sposób, jak ja piramiduję, już pokazuję na przykładzie, jak to robię, jak ja zarządzam pozycją.
Dobra, a więc ja wchodzę w pozycję tak jak mamy. No, stop loss u góry nad czerwoną chmurą, bo jest wyjście z chmury według tej strategii. Wejście jest tutaj. Ja ustawiam take profit na 2,5 do 1. Wchodzę jedną pozycją, ale tutaj na przykład wchodzę za 0,5% kapitału. I tutaj mam ustawione zlecenie. W tym przypadku będzie to sell stop, tak. Czyli kiedy cena tutaj dojdzie, by przybiła tą cenę, no to włącza się kolejne zlecenie sprzedaży. I to zlecenie sprzedaży ma ustawiony stop loss na punkcie wejścia pierwszej pozycji. Pierwsza pozycja miała stop lossa tutaj, ale kiedy uruchamia mi się to zlecenie stop loss, sell stop, to przestawiam mój stop loss na break even tutaj z pierwszej pozycji plus 1 pips przykładowo. Pips BEP. Czyli jeśli cena by się cofnęła, to nic się nie wydarzy. I tutaj się uruchomiło to zlecenie. Tutaj jest stop loss tej pozycji, kiedy mam 1 do 1. Zlecenia oczekujące to tutaj mam stop loss. Tutaj mam już jedno na break even, czyli cały czas ryzykuję 0,5% i obserwuję, czy cena po dojściu do break even, czyli kiedy mam 1 do 1, nie zaczyna mi się cofać czasami do góry i nie kończy się jakiś ruch czy coś. I wtedy, kiedy ja widzę, że by mi się właśnie cena chciała cofnąć od tego break even point, gdzie weszło kolejne zlecenie 0,5%, to często przestawiam, zawsze właściwie przestawiam stop lossy z pierwszej pozycji i z pozycji właśnie tej z tego zlecenia sell stop, które się uruchomiło, przestawiam to właśnie też tutaj na połowę, na 50%. Dlaczego tak robię? Żeby nie stracić w razie, gdyby cena chciała jednak zawrócić po uderzeniu break-even i cena chciałaby mi jednak zawrócić i wybić mi jedną pozycję na BEP, czyli na czysto, a drugą pozycję na stracie, to ja przestawiam sobie na plus 50%, stop loss z pierwszej pozycji i stop loss ze zlecenia oczekującego i wtedy wychodzę po prostu na zero. Nic się nie stało. Zyskuję tam przykładowo, nie wiem, plus 0,5% i mamy minus 0,5%, więc nic się nie dzieje. Wychodzę na czystą. Jeśli jednak cena by poszła dalej do mojego take profit z tych dwóch zleceń, no to zyskuję łącznie, już wam policzę, zdaje się, że 4 minus 1 to będzie raz i półtora, no to 2,5R plus 1,5R, no to jest 4R plus 4 zysku do ryzyka, jeśli cena poszłaby, no spadaj, jeśli cena by poszła tak właśnie dynamicznie do mojego take profit 2,5R, to ja zyskuję 4R na drobnej piramidzie. Jeśli by się miało cofnąć od break-even point, no to od razu przestawiam stop lossy na 50%, żeby nic nie stracić na tej transakcji, jeśli się myliłem i ruch nie jest taki dynamiczny, jednokierunkowy. Jeśli jednak mam rację, no to zyskuję plus 4 zysku do ryzyka, czyli tam wyjdzie 2% na jednej udanej transakcji. Dobra, przechodzimy do następnej. Sposób grid, dzielenie pozycji na kilka części po różnych wejściach. No, ja tego akurat nie przepadam za tym sposobem, ale postaram się mniej więcej objaśnić, jak to wygląda i jakie są wady i zalety. Postaram się posłużyć tym przykładem. O co chodzi w gridzie? W gridzie chodzi o to, że wchodzimy po różnych cenach. Na przykład weszliśmy raz tutaj, czarne pióro. Weszliśmy raz tutaj i cena zawraca. Jesteśmy przekonani, że nasz sygnał da nam zarobić, więc
Następnym razem wyszliśmy gdzieś na tym poziomie. I następnym razem weszliśmy, bo widzimy, że idzie już to lepiej w naszym kierunku, gdzieś tutaj przykładowo kolejne wejście. Entry. I widzimy, że cena znowu troszeczkę tutaj się odbiła, więc sobie wchodzimy kolejny raz entry. I tak sobie dokładamy pozycję, w zależności kto się jak czuje, ile sobie tam dokłada tych pozycji, jak podzieli swój kapitał. To może być, no nie wiem, jeden taki trade może być podzielony na przykładowo, nie wiem, 0,5% albo na 1% podzielony będzie ten trade i będzie tam, nie wiem, podzielony na 5 części. Czyli jeden taki trade podzielony zostanie na 5 części, 5 wejść. Nie wiem, tutaj sobie jeszcze wyszliśmy przykładowo. I jeszcze gdzieś, nie wiem, no tutaj może sobie wyszliśmy na wejście na sell przykładowo. No i tak sobie dzielimy tą naszą pozycję, ten 1%, 2%, czy ile tam kto woli w kilku wejściach, żeby mieć kilka różnych lepszych, gorszych cen i ustawiamy sobie tam take profit, jaki tam chcemy i stop loss. Nie wiem, czy właśnie ustawia się tutaj, czy każdy stop loss jest ustawiany osobno, jakąś tam ilość pipsów, na przykład 10 pipsów powyżej czy poniżej, to już chyba kwestia indywidualna, jak sobie robimy tą siatkę zleceń. I co ja zauważyłem problem w tym gridowaniu, to że jeśli handlujesz na kilku parach walutowych, masz pootwierane takie siatki zleceń, to potrzebne będzie dużo skupienia, żeby ogarnąć, które pozycje teraz zarabiają, które nie zarabiają, które należy przykasować, które należy dalej trzymać i jakby ci, nie daj Boże, się powiesiła platforma i masz pełno pozycji tam tutaj na dole w tym pasku, którego nie widać i jest pełno pozycji poustawiane, musiałbyś wszystko krzyżykiem pozamykać. Są oczywiście, jest skrypt, gdzieś widziałem, że właśnie automatyczne zamykanie wielu pozycji czy coś takiego, ale jakbyś miał to wszystko pozamykać po kolei, to może być różnie z twoim zyskiem czy stratą. A nie daj Boże, właśnie jeszcze by ci się platforma powiesiła, bo ty kliknąłeś jeden x, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i ci się platforma powiesi i wtedy są problemy, bo wyskoczyły jakieś dane i cena odjechała tak, czy tam jak. I albo ci trafia wiele stop lossów na raz, albo ci trafia wiele tych profitów na raz. Więc to jest według mnie taki mankament, taki wada według mnie tego właśnie gridowania, że no fajnie, że weszłeś sobie po lepszej cenie na sprzedaż. Tu przykładowo, ale czy jakbyś mówił, ci się platforma powiesiła, czy kontrolowanie tych wszystkich pozycji naraz może być kłopotliwe. Jeśli chodzi o grind, ja ekspertem nie jestem, już mówię z góry. Jeśli chodzi o gridowanie, to tam Szwajcar zdaje się, jakbyście poszukali na internetach, Szwajcar FX czy coś, to on właśnie zajmuje się gridowaniem i dokładaniem pozycji. Tam zyski potrafią być astronomiczne oczywiście, ale trzeba umieć sobie podzielić ten kapitał jakoś rozsądnie, a nie, że tam wejdę 10 razy po 1% i nóż albo mi się uda i zarobię krocie 40% czy tam ileś, albo 20%, albo stracę 10% kapitału na jednej transakcji, bo gridowałem i uparłem się, że będzie spadało, a poszło do góry i mnie wywaliło wszędzie na stop lossach. Więc mówię, Schweizer FX chyba zajmuje się właśnie gridowaniem, z tego co mi wiadomo, i do niego bym się zwrócił. Jeśli chcecie spróbować tej metody i jakieś filmy pooglądać, to szukajcie jego. Ja ekspertem nie jestem od gridowania. Sposób czwarty, hedżowanie, pozycje przeciwstawne. Już wyjaśniam, o co chodzi. Ja też nie jestem fanem tego. No dobra, nie jestem fanem ani ekspertem od hedżowania, czyli ustawiania pozycji przeciwstawnych, ale postaram się nakreślić mniej więcej, jak to wygląda na przykładzie. Dobra, mamy tutaj sygnał wejścia, był
z Ichimoku, wyjście z chmury i tak dalej. No, ustawiliśmy sobie tutaj. Tutaj mamy pierwszy sygnał wejście. Tu mamy stop loss. I w tym samym momencie, kiedy my wchodzimy tutaj na wejście, na sprzedaż, bo mamy sygnał ze strategii, w tym samym momencie uruchamiamy pozycję kupna. Czyli klikamy raz sell, że raz, że wybieramy, że będzie szło za 0,5% kapitału, czy tam jakaś wartość, że będzie szło w dół, a drugie wejście robimy, że będzie za 0,5% i szło jednak do góry, że się mylimy, że ten sygnał jest do bani i ustawiamy sobie zabezpieczenia. Tutaj będzie stop loss pozycji na kupno, a tutaj mamy stop loss pozycji na sprzedaż. I nieważne od tego, czy cena pójdzie do góry, czy w dół, to my i tak powinniśmy zarobić. I możemy stracić przykładowo 0,5%, ale jeśli będziemy mieli rację, no to nieważne, w którą stronę cena pójdzie, powinna na zarobić więcej niż my stracić na tej pozycji. No i w sumie to chyba tyle. No nie wiem, co jeszcze mógłbym opowiedzieć o tym. Daje to pewne komfort i bezpieczeństwo, typu nie wiem, gdzie pójdzie rynek, więc ustawię dwie pozycje, jedną kupno, drugą sprzedaż, stracę najwyżej 0,5% czy 1% czy tam 2% kapitału, kto co jak woli. Jeśli jednak mam rację, no to wyrzuci mi jedna pozycja na stracie, ale jeśli nie mam racji, no to druga pozycja i tak zacznę zarabiać, przeciwstawna. Czyli byłem zdania, że będzie jednak spadało według strategii, no i fajnie, że spada, no wycięli mnie raz, straciłem 0,5%, ale gdybym się mylił na tym sygnale, no to w drugą stronę powinienem zarobić i tak, nawet jeśli się pomylę. To mniej więcej chodzi o hedge. No pewnie znaleźlibyście więcej lepszych filmów na YouTubie czy w internetach na temat hedżowania i ustawiania pozycji przeciwstawnych. No, ale ja tutaj tak tylko się staram opowiedzieć wam mniej więcej pobieżnie, na czym polega hedge. No, mnie to nie przekonało, powiem szczerze, ani w jedną, ani w drugą. Czasami się zdarzało, że mi wybili i w jedną stronę, i zawrócili, i wybili mnie w drugą stronę, więc mnie to nie bawi hedge. Jeśli podoba ci się do tego czasu mój filmik, to daj mi łapkę do góry, żeby zwiększyć zasięgi. Napisz jakiś komentarz, czy masz pytania, czy masz jakieś problemy ze swoim handlem, to pisz w komentarzach, postaram się pomóc. No i jedziemy już. Pamiętaj jeszcze zasubskrybować mój kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej moich filmów ode mnie. Jedziemy do piątego przykładu, piramida Grzegorza Moskwy, czyli dokładanie pozycji w trendzie co jeden zysk do ryzyka. I już przygotowuję slajd. Dobra, z tego co pamiętam z kursu Grzegorza Moskwy, Grzegorz Moskwa ma też swój kanał. Jak sobie wpiszesz na YouTubie, to ma tam trzy sposoby zarządzania kapitałem czy pozycją i właśnie ma tam przedstawione dokładnie jego sposoby na piramidę. Ja się podzielę teraz, czy raczej postaram się przybliżyć ten pierwszy sposób, który on pokazywał w swoim kursie na temat piramidowania. No i moje wnioski i opinie na ten temat. Jedziemy z tym slajdem, gdzie on tu jest. Dobra, Grzegorz Moskwa ma coś takiego, że mamy sygnał z Ichimoku. I mamy tam, ustawiamy sobie stop loss. No rety. Mamy stop loss, wejście. I dokładamy pozycję za każdym razem, kiedy cena przebija kolejne 1 do 1 zysku do ryzyka. Czyli tutaj mamy ustawione jedno zlecenie, zdaje się, sell stop. Kiedy cena przebije ten poziom, zostanie dołożona pozycja. Stop loss tej pierwszej pozycji, tak jak u mnie, jest ustawiony na wejście pierwszej pozycji. A stop loss tej pierwszej pozycji, numer 1, jest tutaj ustawiony. Tutaj jest numer 2. I tutaj jest stop loss też numer 2. Dobra, teraz tak, tutaj mamy kolejny sell stop na poziomie 2 do 1, jak się nie mylę, ustawiamy. Kolejną
Top. Dobra, kolejną pozycję, i tutaj mamy kolejną pozycję sell stop. Sell stop. I są to za ceny oczekujące, i jak tylko cena przebija się przez 2R, czyli dwa razy więcej, no to to wtedy uruchamia się kolejna pozycja, która ma tutaj wejście, a stop loss się pojawia tutaj, jak się nie mylę. I tutaj jest kolejna pozycja sell stop, która ma wejście tutaj, a stop loss jest uruchamiany, jest postawiony tutaj. No i jak to wychodzi w praktyce? W praktyce z mojego doświadczenia wychodzi tak, że jeśli chodzi o intraday, jak ja tego używałem, to często, żeby nie powiedzieć nadgminnie, zdarzało mi się, że cena dochodziła, otwierałem pozycję, dochodziła, użyjmy sobie innego koloru, dochodziła z punktu wejścia do break-even. Ja sobie oczywiście przestawiałem w tym czasie od razu mój stop loss na wejście, czyli miałem BEP. Nic nie stracę, nic nie zyskam. Albo bardzo niewiele zyskam, jeśli cofnie mi się cena i uruchamiało się zlecenie numer 2. Czyli to żółte zlecenie się uruchamiało. Sell stopowe. I co się działo? Najczęściej wyglądało to tak, że cena się cofała do punktu wejścia pierwszej i zostawałem z BEP-em i jednym stop lossem. Najczęściej intraday, mówię, takie mam odczucia, doświadczenia z takim piramidowaniem. Dlatego ja teraz przestawiam na połowę, żeby nic nie stracić. To się sprawdza bardzo dobrze w silnych trendach. Możesz skosić no, dość dużo zyskać. I kiedy handlujesz według strategii i trzymasz pozycję, ma tam chyba Grzegorz Moskwa ustawiał 4 razy take profit. Take profit, no. 4 razy ustawiał i z jednej takiego udanego trendowej transakcji potrafił zarobić chyba z 18% kapitału, ustawiając tam chyba 2% ryzyka. Jeśli ci się właśnie trafią takie udane trendy mocne, no to jak piramidujesz, to możesz naprawdę ładnie skosić. Z drugiej strony mówię, moje odczucia są takie, że intraday to najlepiej jest brać 2,5 zysku do ryzyka statystycznie dla mnie i przestawiać na 50%, kiedy wchodzi pierwsze zlecenie, a to na break-even. To na 50% i to też na 50% w razie gdyby się miało cofnąć, daje to mi niewielką, jak to się mówi, miejsce na cofnięcie, bo tylko pół R, ale ja szukam właśnie takich ruchów, które idą jak strzała. Nie ma iść tak z jakimiś korektami większymi, mniejszymi, tylko to ma iść tak. Takich ruchów szukam. Ma się pojawić jakiś nerws, ja wchodzę gdzieś tutaj i to od razu ma lecieć jak strzała. Do mojego take profit 2,5R. I to tak. A jeśli chodzi właśnie o Grzegorza Moskwę, to podam jeszcze link do jego kanału w opisie filmu, żebyście mogli sobie obejrzeć jego właśnie. Albo podam filmik, link do filmiku odnośnie, czy tam playlisty odnośnie tego jego money managementu, żebyście mogli sobie obejrzeć, kto jeszcze nie widział tego na jego kanale. No i to będzie już chyba. Tak, to będzie już wszystkie 5 sposobów na zarządzanie pozycją. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęłeś. Jakiś sposób dla ciebie będzie odpowiadał tobie i twojemu, nie wiem, charakterowi. Może tak to ujmę, bo nie wszystko odpowiada. A na rynku możemy ustawiać wiele rzeczy pod siebie. Rynku nie ustawisz pod siebie, typu nie rozkażesz euro USD dzisiaj iść w dół czy do góry. Ale możesz wiele rzeczy innych ustawiać pod siebie, jak na przykład zarządzanie pozycją, czy
money management, czy rynek, na którym będziesz handlował, czy to będą akcje, obligacje, bitcoiny, kryptowaluty, co tam jeszcze można handlować. No jest wiele opcji. Więc tyle w temacie tych pięciu sposobów na zarządzanie money managementem, czy zarządzanie pozycją. Jeśli Ci się podobał filmik, to daj łapkę do góry. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągnąłeś. Napisz komentarz, jeśli masz jakieś opinie, sugestie lub pytania do mnie lub problemy w swoim handlu. Może postaram się Tobie pomóc. Albo sam przychodziłem taki problem, jakoś sobie z tym poradziłem, więc wtedy będę mógł Tobie też pomóc, odpisując czy coś, co ja zrobiłem, żeby sobie z tym poradzić. No i subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie. No i to wszystko na chwilę obecną. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Nara.